Cześć dziewczyny, dzisiaj mam dla Was kolejny film z serii Top 5 moich ulubionych odcieni pomadek. W ostatnim filmie pokazywałam Wam moje ulubione pomadki matowe. Jeżeli jeszcze tego nie widziałyście, to tutaj będzie odnośnik. Z tego co zauważyłam, filmik Wam się bardzo podobał, więc lecimy z tematem dalej i w dzisiejszym filmie pokażę Wam moje Top 5 odcieni nude na ustach. Nudziaki uwielbiam i pewnie większość z Was też je lubi, więc mam nadzieję, że podpatrzycie tutaj coś dla siebie i żeby nie przedłużać, przechodzimy do prezentacji. Pierwszy nudziak to szminka Avon z serii powiększającej usta 3D w kolorze In The Buff. Po pierwsze, odcień jest przepiękny i bardzo uniwersalny, przez to, że jest idealnie wypośrodkowany między herbacianym różem a beżem. Bardzo neutralny i uniwersalny dla większości typów urody, poza tym szminka jest bardzo trwała i pięknie się zjada w ciągu dnia, więc serdecznie ją polecam. Dalej moja perełka wśród szminek, czyli YSL Rouge Velvet w kolorze Nude Beige. Jest to bardzo unikatowy, rozbielony odcień jasno-różowego nude, który na pierwszy rzut oka może wyglądać cukierkowo, ale na ustach wcale taki nie jest. Jest bardzo charakterystyczny i elegancki. Formuła pomadki jest wyjątkowo mocno kremowa i nawilżająca, a przy tym ma bardzo mocny pigment i dobrą trwałość. Poza tym to opakowanie jest dla mnie najpiękniejszym opakowaniem szminki na świecie. Dalej ponownie wracamy do firmy Avon, ponieważ kocham ich pomadki i tym razem będzie to seria Ultra Beauty i odcień Cappuccino. Najbardziej beżowy ze wszystkich nudziaków, które tu widzicie, ale nadal tak dobrze wypośrodkowany między chłodnymi i ciepłymi tonami, że prezentuje się na ustach bardzo twarzowo, co w przypadku beżowych nudziaków jest rzadkością u mnie. Ma mocny pigment, pięknie połyskuje, przy czym jest niesamowicie trwała, kocham i bardzo polecam całą serię. Dalej kolejna seria Avon i tym razem jest to Extra Lasting, czyli szminka super trwała w kolorze, na punkcie którego mam obsesję od wielu lat, a nazywa się on Totally Twig. Jest ciemnym odcieniem rudości, który na ustach wygląda bardzo w stylu retro. Uwielbiam formułę tej serii, ponownie jest bardzo trwała, pięknie się zjada i ten kolor sprawdzi się dla osób, które nie lubią jasnych kolorów na ustach albo ich usta z natury są dość ciemne. Ostatnią już pomadką jest matowa szminka Jeffree Star w kolorze Celebrity Skin i ta pomadka wylądowała też w ulubionych matowych szminkach, natomiast nie mogę tutaj nie wspomnieć o tym kolorze, bo jest to najładniejszy matowy nude, jaki kiedykolwiek miałam na ustach. Idealnie wyważony odcień, bardzo uniwersalny, do tego trwały, a formuła sprawia, że usta wyglądają obłędnie. Dla porównania wszystkie nudziaki obok siebie prezentują się tak. I to tyle na dzisiaj. Tak jak zawsze proszę Was o zostawienie komentarza, jakie są Wasze ulubione nudziaki. A jeżeli chodzi o następny film z tej serii, to pokażę Wam moje ulubione czerwienie na ustach, więc jeżeli lubicie nosić czerwone usta, to taki filmik pojawi się w najbliższym tygodniu. A za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam Was gorąco. Do zobaczenia, do następnego filmu. Pa, pa!